2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Witam serdecznie, Magda Korzeniewska. To jest temat dnia, a dziś u nas w studio pani Karina Walinowicz z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie można powiedzieć główny winowajca całego zamieszania wokół ustawy antyaborcyjnej. No, po części tak, zgadza się. Zanim przejdziemy do rozmowy, zobaczmy tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, skupiając się tak naprawdę na burzy, która miała miejsce w niedzielę, między innymi na manifestacji pod Sejmem oraz w kościele świętej Anny. Aborcja prawem kobiety. Macice wyklęte. Nie dla torturowania kobiet. Takie napisy na transparentach widniały podczas niedzielnego protestu pod Sejmem. Manifestacje zorganizowały środowiska lewicowe oraz feministyczne. Powód? Sprzeciwiają się projektowi ustawy chroniącej życie każdego dziecka także przed urodzeniem. Protestujący przynieśli ze sobą wieszaki, ponieważ to właśnie nimi kiedyś kobiety rzekomo dokonywały aborcji. Do udziału w proteście zachęcały nawet znane piosenkarki i aktorki. W tym dniu w kościołach został odczytany list episkopatu w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Nie odbyło się bez prowokacji. Każde życie człowieka jest chronione piątym przykazaniem dekalogu, nie zabijaj. Skandal! Skandal! Ja nie mogę na to patrzeć, ja tu chodzę. Chcę wyjść! Czy radykalne działanie zwolenników aborcji zdołają powstrzymać obrońców życia? No właśnie, spodziewaliście się takiej burzy i takiego zamieszania wokół tej ustawy, kiedy pisaliście projekt? No zdecydowanie tak. Mieliśmy taką świadomość, że jest to problem bardzo kontrowersyjny i on wymaga regulacji, ale też, że debata na ten temat będzie bardzo ożywiona w społeczeństwie. Jednak to, czego się nie spodziewaliśmy, to muszę przyznać, że ten projekt tak szybko wzbudzi tak skrajne kontrowersje. I niektóre tutaj przykłady, które widzieliśmy w felietonie, no, są nawet nie tyle skandaliczne, co po prostu żenujące. Żenujący poziom tego rodzaju działań jest po prostu bardzo smutny. On jest przede wszystkim w ogóle nie merytoryczny. Tak naprawdę wydaje mi się, że służy przede wszystkim zastraszeniu społeczeństwa. Polega na jakimś takim krzyku, wzbudzaniu niepokoju, manipulacji, szerzeniu dezinformacji. No, to są akurat takie działania, na które no, nie powinno być zgody i nie ma zgody. Ten przykład, który widzieliśmy przed chwilą w felietonie, czyli to zakłócenie mszy, jest podstawą do tego, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. I takie zawiadomienia zarówno Ordo Iuris złoży, ale one zostały już złożone i przez niektórych polityków, i przez inne organizacje. Dlatego no, tutaj zostaną wyciągnięte konsekwencje, żeby po prostu takie sytuacje już było jak najmniej, bo one nie wpływają pozytywnie na nastroje społeczne, którym powinno służyć spokojna debata, spokojna i rzeczowa debata na tak ważny temat, jakim jest ochrona życia. No właśnie, ale ta cała burza i ta cała dyskusja tak naprawdę zrodziła się w związku z tym, że na temat ustawy antyaborcyjnej powstało wiele przekłamań. Na przykład ustawa wprowadza całkowity zakaz badań prenatalnych. No to jest pierwszy fałsz, bym powiedziała, pierwsza taka bzdura tak naprawdę, która się szerzy. Przede wszystkim projekt ustawy, który proponujemy,
on nie odnosi się w ogóle do badań prenatalnych, nie obejmuje swoim zakresem tych badań, ponieważ są one już regulowane w innych ustawach, których przedmiotem są właśnie świadczenia medyczne i tam również są zawarte badania prenatalne i to po prostu nie było potrzebne. Dlatego no, to jest pierwsze kłamstwo, to już jest pierwszy dowód na to, że nie chodzi nam tutaj, naszym przeciwnikom, o to, żeby ta debata była rzeczowa. A co w momencie, kiedy ciąża zagraża życiu matki? Bo też podniosły się takie głosy, że kobieta teraz będzie zmuszana do rodzenia dzieci i będzie zmuszana do ryzykowania własnego życia, kiedy będzie zagrożona. Że będzie to przejawem tortur wobec kobiet. Tak. No to jest kolejne kłamstwo. Przede wszystkim przepisy, które proponujemy, one zawierają już w sobie, że taka sytuacja, która tutaj będzie miała miejsce, już jest regulowana w kodeksie karnym, w prawie polskim. Tutaj jedynie ją powtarzamy. Chodzi o taką sytuację, w której dojdzie do kolizji dwóch równorzędnych dóbr, prawa do życia matki i prawa do życia dziecka, bo będą wzajemnie w kolizji. Taka sytuacja na gruncie tej ustawy jest jasna. W sytuacji, kiedy lekarz będzie podejmował czynności konieczne do bezpośredniego ratowania życia matki, które będzie zagrożone i w wyniku tych badań, jeżeli dziecko poniesie śmierć, jeżeli umrze, to ani lekarz, ani matka nie będą ponosiły odpowiedzialności za tę śmierć. W kodeksie karnym jest to uregulowane na gruncie kontratypu i tutaj też jest właśnie wprowadzony taki bardziej kazuistyczny sposób może, ale jest to tożsame i analogiczne rozwiązanie. Tutaj podaje się taki przykład ciąży pozamacicznej, jakby bardzo też w sposób taki fałszywy się przedstawia tą sytuację, ponieważ ukazuje się, że lekarz będzie w takim razie koniecznie czekał do tego momentu, aż nastąpi bezpośrednie zagrożenie życia matki, czyli na przykład ta ciąża, która się zagnieździ poza macicą, na przykład w jajowodzie, no dopiero jak jajowód pęknie, to już będzie to zagrożenie. No to jest śmieszne. Właśnie można tak to chyba ująć, bo jest to zupełnie nieracjonalne tutaj podejście, przedstawienie sprawy. Do takiej sytuacji nie dojdzie. W momencie, kiedy lekarz zdiagnozuje ciążę pozamaciczną, nie będzie czekał do momentu, kiedy ta ciąża będzie bezpośrednim, faktycznym zagrożeniem, ponieważ już w momencie diagnozy akurat ciąży pozamacicznej, to bezpośrednio, to już będzie miało znamiona tej bezpośredniości, ponieważ akurat w tym przypadku no dziecko, wiadomo, że ono się już nie rozwinie w taki sposób, żeby mogło być zdrowe i się urodzić. A jedynym życiem, które będzie można tutaj w tej sytuacji uratować, jest życie matki. Dlatego tutaj nie ma w ogóle wątpliwości. No właśnie, bo w przypadku między innymi tego argumentu, warto też odkłamać, że takie działanie to nie jest aborcja, to jest po prostu ratowanie życia matki i to jest skutek działania lekarskiego, a nie jest celowe zabicie dziecka, prawda? Tak, przede wszystkim. Aborcja ma na celu zabicie dziecka, które miało się narodzić i nic z temu umyślne, miało nie przeszkodzić. To jest umyślne. Tak. A to jest, to właśnie nawet nie może nosić znamion aborcji. No dobrze, a co w przypadku poronienia? Bo też pojawiły się głosy, że skoro dojdzie do naturalnego poronienia, to będą mnie ciągać po sądach. Tak, akurat kwestia poronienia, ona budzi największe emocje, największe niepokoje. No jeżeli jest taki poziom dezinformacji, no to rzeczywiście mogą być one uzasadnione w tym względzie, że może dotyczyć to tak naprawdę wszystkich kobiet. Przede wszystkim poronienie, samoistne poronienie naturalne, ono w ogóle nie jest objęte zakresem tej ustawy. W ogóle ustawa nie będzie miała zastosowania takiej sytuacji. W innych przypadkach, czyli kiedy poronienie będzie zawinione, są jeszcze dwie okoliczności, zawinione i nieumyślne i zawinione umyślne. I w przypadku, kiedy poronienie będzie zawinione nieumyślne, czyli matka nie dochowa należytej staranności, wynikającej z tego, że wie, w jakim stanie się znalazła i że powinna o siebie dbać, wówczas nie będzie ponosiła odpowiedzialności, kiedy straci to dziecko, jak nie dochowa tej staranności. W przypadku oczywiście, jeżeli będzie nieświadoma tego w ogóle, że jest w ciąży, również, bo tu nawet nie należy tego w ogóle mylić. To jest kolejna sytuacja, która jest poza zakresem. W sytuacji natomiast, kiedy działanie matki
będzie zawinione i umyślne, to nawet wtedy, kiedy można by powiedzieć, że działa z jakąś premedytacją, sąd będzie mógł nadzwyczajnie karę złagodzić wobec niej lub w ogóle odstąpić od jej wymierzenia. Czyli tak naprawdę matki są objęte również w projekcie tej ustawy no, najwyższym standardem ochrony i jakby wszelkie niepokoje, które są podsycane w sposób niesprawiedliwy, nieuczciwy, są nieuzasadnione. No właśnie, bo też w środowiskach prawicowych, można by powiedzieć, nawet kościelnych, można usłyszeć głosy, że całkowity zakaz aborcji jak najbardziej, oczywiście jesteśmy na tak, ale to karanie matek to tak trochę nie do końca. No tutaj musimy wiedzieć że, i zrozumieć to, że ustawa ma na celu wprowadzenie pełnej i równej ochrony dziecka na każdym etapie rozwoju, zarówno przed, jak i po urodzeniu. No to będzie miało takie konsekwencje, że żeby ta ochrona była skuteczna, musi być za nią sankcja. A przez to, że ochrona dotyczy tak ważnej wartości, jaką jest prawo do życia, prawo, które wynika z naszej przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności, prawo, które ma najwyższą wartość i jest chronione konstytucyjnie, no to wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby pozwolić sobie na to, żeby ono nie było chronione jak najskuteczniej. A to w takim wypadku, biorąc pod uwagę, że matka dokona tej aborcji umyślnie, kiedy sąd może przyznać jej największy wymiar kary? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo skoro sąd może się uchylić od tego lub przyznać najniższy wymiar kary, no to czy jest sens w ogóle wprowadzania tego? Wydaje się, że w praktyce najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak, że po prostu sąd będzie odstępował od wymierzania kary. Akurat pozycja matki w tej całej sytuacji jest tak no, skomplikowana i pozycja jest tak wieloaspektowa, że wydaje się, że naprawdę nie będzie takiej sytuacji. To będą tak naprawdę indywidualne sytuacje, kiedy matka jako sprawca, kiedy sąd, można powiedzieć, orzeknie, ale to będzie musiał mieć naprawdę silne dowody na to, żeby stwierdzić, że matka działała z pełną premedytacją, z zimną krwią, można powiedzieć, no też nie można wykluczyć takich osób, które i właśnie przed takimi osobami, takimi nieodpowiedzialnymi osobami, takimi matkami, no należy chronić dzieci. I prawo też musi się ustosunkować. I prawo też musi się ustosunkować do takich kobiet. Ale też pojawiają się głosy, że ta aborcja, że ta ustawa antyaborcyjna uderza w kobiety biedne, które nie będzie stać na aborcję na przykład w Niemczech. No dobrze, ale to jest akurat taki argument trochę w tej debacie bardzo niepotrzebny i bardzo dziwny, ponieważ no, prawo polskie co do zasady zakazuje aborcji, jest zakaz aborcji. Obecnie funkcjonujący kompromis mówi tylko o tym, że w niektórych sytuacjach, akurat wiadomych trzech, dochodzi do uchylenia odpowiedzialności w przypadku, kiedy dojdzie do aborcji. To zasady jest zakaz. Więc jakby przenoszenie całej debaty na to, że kobiety i tak do tego doprowadzają i tak wyjadą, albo biedniejsze nie będą miały na to pieniędzy, jest w ogóle nieracjonalny i nieodpowiedzialny w ogóle. I nie, myślę, że rozważając na gruncie naszej ustawy, na której nam zależy, żeby funkcjonowała, żeby obowiązywała, czyli żeby życie było chronione w sposób równy wobec wszystkich i na każdym etapie rozwoju, zarówno również w fazie prenatalnej, wydaje się w ogóle marginalny. No, tak, ale z drugiej strony ta ustawa mimo wszystko nie zabezpiecza przed podziemiem aborcyjnym. Pytanie, czy musi? No, podziemie aborcyjne i tak funkcjonowało i będzie funkcjonować. To, co jest bardzo ważne, to, żeby prawo było jednolite i konsekwentne, szczególnie w kontekście, kiedy mówimy o ochronie życia i prawie do życia wszystkich obywateli. Czy to jest dobry czas na zmianę tego prawa? Bo tak, mamy tyle dyskusji politycznych w tym momencie. Mamy Trybunał Konstytucyjny. Teraz mamy ustawę antyaborcyjną. Potrzebujecie 3 miesięcy na zebranie podpisów w momencie, kiedy projekt zostanie zarejestrowany.
Czy to jest dobry czas w tym momencie na zmianę tego prawa? Jedni mówią, że z jednej strony to jest dobry czas, bo kiedy, jeśli nie teraz. Z drugiej strony mamy takie głosy, że wprowadzimy tą ustawę antyaborcyjną, za 4 lata przyjdzie nowa władza i zalegalizuje aborcję całkowicie. Ku przekorze. Trudno prognozować, co będzie za 4 lata i jakby z jakimi problemami będziemy się stykać tutaj w Polsce i co będzie trzeba, jaka będzie debata na jakie tematy, co będzie dominowało. To, na co mamy wpływ, to jest to, co jest teraz. Wydaje się, że żaden moment nie jest dostatecznie dobry, jak nie jest dostatecznie zły na to, żeby wprowadzić tak ważne zmiany, szczególnie jeżeli na szali jest życie, jest prawo do życia i jego ochrona. Dlatego wydaje mi się, że ten moment jest tak samo dobry jak każdy inny. Ale Barbara Nowacka zapowiada obywatelski projekt ustawy liberalizujący prawo kobiet, uwaga, do decydowania o macierzyństwie. No, tak to ładnie nazwały. To niestety wydaje mi się, że już teraz byłoby niezgodne z polską konstytucją. Przede wszystkim interpretując prawo do życia musimy, już są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na ten temat, który mówi, że prawo do życia powinno być interpretowane w sposób pozytywny, czyli państwo powinno podejmować wszelkie działania jedynie w celu podtrzymania życia, wsparcia tego życia, a nie jego unicestwienia. W momencie, kiedy mówimy o prawie do macierzyństwa, no tutaj powiedzmy widzimy, co kobieta może decydować, chce mieć dziecko, nie chce mieć dziecka. No to jest takie bardzo pokrętne i takie bardzo niebezpieczne z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia tego, co by w sobie mieściło i jakby to później oddziaływało, jakie konsekwencje by miało wobec innych uregulowań, no i sytuacji prawnej właśnie tych najbardziej niewinnych, czyli dzieci. To jeszcze skutki społeczne. Co chcecie uzyskać, wprowadzając tę ustawę? No przede wszystkim wydaje mi się, że takim pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza, no to jest żeby ochrona życia w Polsce była pełna i równa dla każdego dziecka, zarówno przed, jak i po urodzeniu. I dzięki temu również wszyscy będą równi wobec prawa i nie będzie już dyskryminacji, chociażby ze względu na niepełnosprawność, jak to wyglądało teraz. Nie będzie już tej stygmatyzacji społecznej, której doświadczały właśnie osoby niepełnosprawne i upośledzone z tego, albo osoby, które urodziły się z czynu przestępnego, bo to też się o tym mówi. Przede wszystkim liczymy też, jeśli chodzi już o kwestie finansowe, chociażby na zaoszczędzenie budżetu, ponieważ państwo refunduje to w jakimś zakresie, właśnie w tym zakresie, którym są uchylone, który zakaz aborcji jest uchylony. Liczy się, że byłoby to rzędu naprawdę około ponad 2 milionów złotych rocznie, więc to jest duży zastrzyk, myślę, dla budżetu i bardzo dobrze by było, gdyby to było spożytkowane na coś, co chroni życie, a nie co je kończy i działa przeciwko życiu. No i też wrażliwość społeczna chyba na ten problem. Ja osobiście bardzo się cieszę, że bo widać to, że młodzi ludzie już coraz częściej wiedzą tak naprawdę, z czym się wiąże aborcja, co to jest, jak bardzo jest ona niebezpieczna i że ona dotyczy właśnie człowieka i jego zabójstwa. Czyli właśnie to uwrażliwienie społeczne, ten problem, bo ono jest tak naprawdę kluczowe do tego, jak my się będziemy odnosić do ochrony życia i do każdego człowieka. A tutaj macie trochę utrudnione zadanie, bo tak jak widzieliśmy w felietonie, chociażby do udziału w manifestacji pod Sejmem w niedzielę nawoływały czołowe polskie gwiazdy. Ale po naszej stronie, że tak powiem, również mamy gwiazdy. No, myślę, że niezależnie od tego, czy ktoś jest gwiazdą, czy nie, powinien mieć swoje zdanie i powinien przede wszystkim chcieć poznać ten projekt, jego główne założenia, nie słuchać tego właśnie i nie angażować się w taką zakłamaną retorykę, którą teraz mamy po prostu w przestrzeni publicznej bardzo, bardzo intensywnie promowaną. I ja myślę, że ludzie nie będą tak łatwo się dawać oszukiwać i manipulować, bo ludzie jednak to widzą, ludzie jednak to czują, wiedzą, kiedy są oszukiwani, kiedy nie. I czy to gwiazdy coś promują, czy nie, to wydaje mi się, że każdy ma własny rozum i potrafi sam ocenić, co jest zgodne z jego przekonaniami, a co nie.
No właśnie, ale jest też sama kwestia aborcji, bo powiedziała pani jedną bardzo fajną rzecz. Chcecie równość wobec prawa. I teraz o dziwo, tego samego chcą feministki, tylko aborcja kiedyś była uważana, uwaga, jako coś złego. Tak, aborcja na samym początku, kiedy ruch feministyczny dopiero się rodził, aborcja była uważana przez feministki jako narzędzie opresji, którą mężczyźni wykorzystywali wobec nich, ponieważ mężczyźni mogli nie tylko je wykorzystać, ale również później nie ponosili za to konsekwencji. A kobieta stawała się podwójną ofiarą, bo nie dość, że była wykorzystana, to potem musiała jeszcze zabijać własne dziecko. No i to zostało w sposób taki bardzo haniebny, ja bym powiedziała, wykorzystane teraz przez współczesne feministki, które używają aborcji jako narzędzia do własnej emancypacji i próbują promować swoje prawa w sposób nadrzędny i w sposób nieuzasadniony, dyskryminując w tym innych. Znalazłam kiedyś fajny cytat, że kiedy dokonasz aborcji, to wcale nie znaczy, że nie będziesz matką, będziesz matką, ale zabitego dziecka. Tak, ponieważ kobieta z chwilą poczęcia staje się matką, bez względu na to, co się później stanie. Nawet jeżeli kobieta poroni, ona też już była matką. Nie zapominamy o tym, nie tylko jak urodzi, staje się matką. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Dziękuję. Państwu również dziękuję i zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. To był temat dnia, Magda Korzeniewska. Dziękuję.